So good morning and good evening, because there is 9 hour difference between Poland and California. Dzień dobry i dobry wieczór, ponieważ jest między Polską a Kalifornią 9 godzin różnicy. Bardzo się cieszę. I am very happy that I have spoken during ANGO, during the session. Bardzo się cieszę, że mam mowę podczas session. And I'm really happy that we start to have retreats, you know, face to face. I bardzo się cieszę, że zaczynamy mieć odosobnienia takie na żywo, twarzą w twarz. In Poland it's quite safe now, and if you got the vaccination, you we can gather as many people as we want. Polska jest teraz całkiem bezpieczna, jeżeli jest się zaszczepionym, to można przyjmować tyle bez limitu. Można przyjmować ludzi bez limitu. So we are planning ANGO and maybe many people will come. Więc my obecnie planujemy ANGO i być może bardzo dużo osób przyjedzie. I would like to start my talk with a little story. Chciałbym zacząć moją mowę od krótkiej historii. The story is about two school teachers, not Zen teachers, but school teachers. To jest taka historia, która dotyczy dwóch szkolnych nauczycieli. Nie nauczycieli Zen, ale takich nauczycieli, którzy uczą w szkole. Last week I visited my friend Bogdan and his wife. They live in Kielce. W zeszłym tygodniu odwiedziłem Bogdana oraz jego żonę. Oni żyją, mieszkają w Kielcach. And Bogdan is a very unique person, very special person, because he organizes lots of inter-religious retreats and festivals and lectures, and he always invites our sangha. Bogdan jest taką wyjątkową osobą, dlatego że on organizuje bardzo wiele takich międzywyznaniowych festiwali, odosobnień, wykładów i zawsze zaprasza na nie naszą sangę. And usually our sangha, the Kannon Sangha, is the only Buddhist group present. I zazwyczaj nasza sangha jest, Kannon Sangha jest jedyną buddyjską grupą, która jest obecna na tych wydarzeniach. And he's known in Poland because of several reasons, but also for last decades he started to talk about the extermination of Jewish people, which happened in this city right after the Second World War. On jest znany w Polsce z wielu powodów, ale jednym z nich jest to, że przez ostatnie dekady zaczął głośno mówić o eksterminacji Żydów, która miała miejsce w tym mieście zaraz po II wojnie światowej. To jest called Kielce Pogrom, and it was in 1946, and just regular Polish people killed almost 40 Jewish people. To nazywa się pogrom kielecki i on się odbył w 1946 roku i to byli po prostu tacy zwykli Polacy, którzy zabili 40 osób. And of course people wanted to believe that it was a communist provocation, but it was really not. And now it's accepted that we had this that it is the fault of Polish people, and it's a great shame, but it's accepted. Próbowano jakby
przekonywać ludzi, że to była komunistyczna prowokacja, czy prowokacja komunistów, ale tak naprawdę to już teraz jest taki zaakceptowany fakt, że to byli tacy zwykli Polacy. Chociaż jest to oczywiście wstyd, ale jest to akceptowane. So Bogdan is a person who really changed Polish awareness. Bogdan jest osobą, która naprawdę zmieniła polską świadomość. And he told me and his wife a story. I don't know the story about two school teachers. Opowiedział mi i swojej żonie taką historię, której nie znałem, właśnie o tych dwóch nauczycielach szkolnych. They meet and the younger one introduces himself and asks if the old teacher remembers him. Spotykają się ci nauczyciele i młodszy przedstawia się temu starszemu i pyta, czy ten go pamięta. And he says, no, I don't remember. You don't remember? Nie pamiętam. I starszy mówi, że nie pamięta. I'm sorry. I starszy mówi, że nie pamięta. And the younger teacher, he's kind of middle-aged, and he says, you know, I was your student, I was a pupil in your class, and after several years, after you stopped teaching me, I decided to become a teacher because you made such an impact on me. Ten młodszy nauczyciel mówi, ja byłem uczniem w twojej klasie i kilka lat po tym, jak przestałeś mnie uczyć, to postanowiłem zostać nauczycielem, dlatego ze względu na to, jaki wpływ na mnie wywarłeś. And the story was like this, that this pupil stole something from another pupil when they were in the class. Historia była taka, że jeden uczeń ukradł coś drugiemu uczniowi podczas lekcji. Ten jeden uczeń to ten, który teraz jest młodszym nauczycielem. Somebody found out that he misses something and he told the teacher, and the teacher asked all the children to make a circle and start talking to them and asked to give this object back. Więc ten uczeń odkrył, że coś mu zginęło, powiedział o tym nauczycielowi i nauczyciel wtedy poprosił uczniów, żeby usiedli w kręgu i wtedy poprosił uczniów, żeby oddali to, co zginęło. But the pupil didn't return it. He was too afraid, probably. Ale ten uczeń nie zwrócił tego, co zabrał. Prawdopodobnie był zbyt przestraszony. So the teacher told them that he will search every pupil, but before he would... Uji, you have to speak closer to the microphone. We can't hear. Okay, is it better? Thank you for telling me. Yeah. Is it better? Yeah. Because you know I went to another place from my home, so I have better connection. But if you still can't hear me, I can put on the headphones. Yeah. What? Why don't you put it on? Okay. Put it on. To była rozmowa o tym, że słabo Udziego słychać i Roshi poprosił, żeby Uji założył słuchawki. Okay, yeah. Is that better usually?
I think so. Wait. Okay, thank you, Roshi, for telling me, because I can hear you perfectly well. So. Okay. Can you hear me now? Yeah. Kusha? Yes, tak, okay. Yes. Mm-hmm. So before the teacher served the students, he blindfolded them. Więc nauczyciel powiedział, że w takim razie on przeszuka każdego ucznia, ale zanim to zrobi, to założy im taką opaskę na oczy. Or he will blindfold them. Yeah. Or... Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. And the story goes on that he found this object, and it was the younger teacher to be. Right, and the younger teacher says that his teacher never blamed him. Więc ostatecznie nauczyciel znalazł ten przedmiot u tego ucznia, który później został nauczycielem. I on pamięta z tego to, że ten nauczyciel nigdy go za to nie obwinił. And the younger teacher says that you never even hinted to me that I was the bad guy. You never said anything. You treated me as if nothing happened. Ty nigdy, ten młodszy nauczyciel powiedział mu, że temu starszemu nauczycielowi, że ty nigdy nawet nie zasugerowałeś, że jakby zrobiłem coś złego. Nigdy, no tak, nie sprawiłeś, że się poczułem winny. And the old teacher said, okay, now I remember the situation, but there is one thing that you don't know. It is that before I blindfolded myself, so I didn't know who stole it. Teraz ten nauczyciel starszy powiedział, no to teraz już pamiętam tą sytuację, ale jest coś, czego nie wiesz. Mianowicie, że zanim założyłem tą opaskę na oczy tobie, to założyłem też opaskę na oczy sobie. Później, tak? No bo oni już mieli opaski założone. To oni już mieli, a on potem sobie założył. And when this friend of mine was telling the story, he was thinking it was mostly about compassion, but I thought it is about trust. Kiedy ten mój przyjaciel opowiadał nam tę historię, to on bardziej myślał o tej historii, że to jest o współczuciu, natomiast ja myślę, że to jest o zaufaniu. And this kind of trust that the teacher trusts, the teacher knows that the student have the potential to realize who they are. To jest tak, że nauczyciel nie tylko ufa, ale wie, że uczeń ma w sobie ten potencjał, aby zdać sobie sprawę, czy urzeczywistnić to, kim jest. And this is also a story that we have this potential, but we need to know that we can realize it. We can realize the Buddha mind, the true, the truth about ourselves. To jest też historia o tym, że my mamy ten potencjał, że, ale musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy w stanie go zrealizować, jesteśmy w stanie urzeczywistnić naturę Buddy czy umysł Buddy. When I heard the story, I immediately remembered a book I got a few months ago from a friend of mine.
Kiedy usłyszałem tą historię, to od razu przypomniała mi się taka książka, którą dostałem od przyjaciela kilka miesięcy temu. The book is Paying It Forward. Tytuł książki to jest Paying It Forward, to można przetłumaczyć jako Podaj dalej. Uji tłumaczy to jako Płacić w przyszłość. This is written by Nico van Odenhoven and his wife, and he's the international expert in early child development. To jest książka napisana przez eksperta w dziedzinie wczesnego rozwoju dzieci. Nico was, I was working with Nico maybe 20 years ago, and he was teaching people in Poland how to organize good quality preschool care in rural areas. I pracowałem z Nico, czyli z autorem tej książki, około 20 lat temu, i on wtedy uczył, jak zorganizować przedszkola, w dobrej jakości przedszkola na takich wiejskich terenach. And he influenced probably hundreds of thousands of children by now. I on prawdopodobnie no, miał wpływ na na setki tysięcy dzieci. Już teraz to będzie tyle. Because this preschool movement became very popular in Poland. Dlatego, że ten jego ruch właśnie przedszkolny stał się bardzo popularny w Polsce. And in the beginning of the book he writes, he describes a little story when Nico was born during the Second World War, and after the war he was hitchhiking to Paris. Na początku tej książki opisuje taką historię, że łapał stopa, czy podróżował stopem do Paryża. He is from Leiden in the Netherlands. On jest z Leiden. Z Holandii. And so usually it took him 20 hours, but once he was taken, the first person who stopped was a medical doctor, and he was going to Paris, so he took him all the way. Więc zazwyczaj to zajmowało mu 20 godzin, tak? Tak. 20 godzin, ale pewnego razu był taki taki przypadek, że zatrzymał się lekarz, ktoś, kto był lekarzem, i zabrał go od razu do Paryża. And he was buying him food, and in Paris he even invited him for a dinner. So Nico asked him, how come that you are so generous? I ta osoba, która go zabrała, oferowała mu jedzenie, też ten lekarz zaprosił go na kolację w Paryżu, i Nico zapytał, jak to jest możliwe, że ty jesteś taki szczodry? And the doctor said, you know, when I was your age, I hitchhiked a lot. And once there was this also medical doctor who took me to Paris, and I asked him the same question. Wiesz co, jak byłem w twoim wieku, to też podróżowałem stopem, i pewnego razu też zabrał mnie właśnie taki lekarz, i ja zadałem mu dokładnie takie samo pytanie. And he said, no, once upon a time I was going to Paris and someone gave me a ride. I on opowiedział taką historię, że on też pewnego razu jechał stopem do Paryża i ktoś go tam zabrał. So Nico wrote a book about investing in the future, like planting young trees that we will not see, but that one day that they will become a forest, they will
bear fruit. Kosia, jesteś? Słyszałaś, Kosia? Gosia. Gosia, bo ja nie słyszę, żebyś to tłumaczyła. O. Gosia, czy ty mnie słyszysz, czy powiedzieć po polsku? Da. So, maybe I, because I don't know if you can or you can't hear me. So, hey, Uji, Gosia is having some problems. Okay, so I will say, I will try to talk both in Polish and English. Okay. Czy i Niko napisał taką książkę o inwestowaniu w edukację, tak? Że to jest jak sadzenie drzew. Te drzewa, kiedy staną się lasem, i one przyniosą owoce. So this is like our practice. If you trust in the student will continue practicing. There will be fruit to it. And it may be in 10 years, it may be in 40 years, but it will work. I to samo jest w buddyzmie, że tak, że w uczniach dokonuje się pewien proces. To za 10 albo 40 lat może przynieść owoce, przyniesie owoce. So definitely we need some setup, we need to meditate regularly, we need to take part in retreats, in different rituals, but we have to trust that we have this potential. I can translate, Mikołaj. To przetłumaczę. Tak przetłumaczysz. Musimy medytować, musimy uczestniczyć w odosobnieniach, musimy brać udział w rytuałach, ale przede wszystkim musimy wierzyć, że mamy ten potencjał. And this is big challenge because it's very hard. It's like Dogen says, to study Buddhism is to study yourself, and to study yourself means to forget yourself. I to jest wielkie wyzwanie. Dogen mówi, że studiowanie buddyzmu to studiowanie siebie, a studiowanie siebie to zapomnienie siebie. Roshi once brought a poem to Poland. The poem is from Tang Dynasty. It's about something else, but I read just four lines. Life, no, sorry. Roshi przywiózł kiedyś wiersz do Polski. To jest wiersz, który pochodzi z linii Tang. Ja przeczytam cztery wersy. Life is like a floating cloud with the peers. Death is like a floating cloud which disappears. The floating cloud itself originally does not exist. Life and death coming and going are also like this. Życie jest jak przepływająca chmura, która się pojawia. Śmierć jest jak przepływająca chmura, która znika. Pierwotnie przepływająca chmura nie istnieje. Życie i śmierć, przychodzenie i odchodzenie również są takie. I wanted to say more, but I will respect the time. Maybe we make it 5 minutes longer. But it's about forgetting ourselves. It's about disappear, letting to
letting ourselves to disappear. Chciałem więcej powiedzieć, ale chcę uszanować czas, więc przedłużę tą mowę 5 minut. Więc to jest o zapomnieniu siebie, o zniknięciu, o pozwoleniu sobie zniknąć. I like to say, I like the metaphor that you have to die. You have to die dozens of times every hour. Ja lubię tą metaforę, że ty musisz, że to jest jak umieranie. Umieranie dziesiątki razy w ciągu godziny. We are like a glass bowl that can hold anything. My jesteśmy jak taka szklana kula, która może utrzymać wszystko, czy w którą można wlać wszystko. Szklana misa, ja mam. Aha, okej. Okay. A, misa. So you can have, you can carry sand. Tam jest zapach? Nie, możesz tam nasypać piachu. A, sand, okej. Okay. Tam może być piach? Mhm. But if you then want to carry soup, you need to remove all the sand. Ale jeżeli chcesz tam potem wlać zupę, to musisz usunąć cały piasek. If you want to drink juice, you can't have leftover nails. Jeżeli chcesz tam wlać sok, to nie możesz mieć w tej misce jakichś pozostałości po paznokciach czy gwoździach. Gwoździach. So you need to completely renew yourself. For me, this is the essence of the practice. That every day you accept each situation and there is no trace of the situation remaining when it changes. Właśnie odnawianiu się. To jest dla mnie to jest esencja praktyki. Każdego dnia, w każdym momencie akceptujesz to, co się wydarza całkowicie i nie zostaje żaden ślad po tej sytuacji. Kiedy ta sytuacja, kiedy coś już się zmienia, tak? Kiedy już jest nowa sytuacja. I also like the metaphor of a mirror, that it reflects anything without judging. Uji, przepraszam, przerwało. Metafora, że co odbija? Ja również lubię taką metaforę, że lustra, że lustro odbija wszystko, nie ocenia tego. But I thought that because a mirror is something serious and solid and you know, when I heard it, I always thought of a mirror in some beautiful room. No, Kasia? Przepraszam, mam problemy z... Nie. Więc lustro to jest taka, tak brzmi bardzo poważnie. Tak jak ja słyszałem zawsze tą metaforę, to wydawało mi się, że tu chodzi o jakieś lustro w jakimś pięknym, i tu mi przerwało. W jakimś pięknym pokoju, że to jest takie coś, wiecie, eleganckiego. But that we are more like your side view mirror in a car. Ale to chodzi bardziej o takie lustro, boczne lustro w samochodzie. Which, and the mirror reflects billions of views every day. I to lustro odbija miliony różnych widoków, tak, obrazów. Widoków, tak, w ciągu dnia. So you have a car, you drive a car for 20 years. And the mirror reflected everything for during this 20 years. Mm-hmm. Czyli używasz tego samochodu przez 20 lat i to lusterko odbiło te wszystkie obrazy właśnie z tych 20 lat. And the side view mirror doesn't think that I am so experienced now, I am so wise now, but basically I am the
the view of the parking. Więc lusterko samochodowe nie myśli, że jestem teraz taki doświadczony i taki mądry, ale przerwało Uji, przepraszam. Ale nie identyfikuje się z widokiem parkingu, na którym jest najczęściej. You know, the car most often is in the parking lot. There is no identification. So this mirror is no better, no more experienced than a brand new mirror from a store. Bardzo często ten samochód stoi tak naprawdę w garażu, a to lusterko samochodowe nie jest bardziej doświadczone niż takie nowe, fabrycznie nowe lusterko z salonu. I nie jest bardziej przywiązane do tego widoku garażu. So my point is that we... For me, the practice is to continue practicing, being in present moment. Of course, we are not like a mirror. We remember, we have the knowledge, we have skills, but let's try to be open for new moment. Więc oczywiście my wszyscy mamy tą wiedzę, umiejętności, tak, nie zapominamy o tym, ale też jakby próbujmy być otwarci na każdy nowy moment. And there will come a time that the fruit will bear, that the tree will bear fruit. I przyjdzie taki moment, że drzewo wyda owoce. Niko już dawno umarł, ale zasadził las. Stary nauczyciel już dawno umarł, ale zainspirował nowego. Niko died a long time ago, but he planted the forest. The old teacher died, but he inspired the young one. So let's have trust and let's have strong practice. Tak więc ufajmy, ale też kontynuujmy mocną praktykę. So I guess I will stop here if there is one or two questions. You are welcome. If not, we will continue our practice. To ja tutaj zakończę. Jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem na jedno, dwa pytania. Jeśli nie, to będziemy kontynuować naszą praktykę.